Czytasz fragment dzisiejszej Ewangelii, a tam znowu Judasz. Pierwsza myśl: ile można? W Wielki Poniedziałek pojawia się on w domu Marii w Betanii. Ma pretensje do niej o to, że ta zmarnowała olejek, zamiast pieniądze z jego sprzedaży rozdać ubogim. Wczoraj, po kolejnej próbie pobudzenia jego sumienia, jaką podejmuje Jezus, spożywa kawałek chleba i wychodzi w ciemności. A dzisiaj? Dzisiaj dogaduje się z arcykapłanami. Sprzedaje Jezusa. Musiał się słabo targować, bo wytargowana cena wynosiła 30 srebrników. Jak podaje Stary Testament, jest to cena za śmierć niewolnika. I chyba takie podejście do Jezusa musiał mieć Judasz, skoro sprzedał go za 30 srebrników. Uważał go za niewolnika. Sprzedał go jak rzecz. Ta sytuacja uświadamia nam, jak bardzo Jezus nas kocha. Jak wielką miłością zostaliśmy obdarowani, skoro Jezus z pozycji Króla Wszechświata uniża się do poziomu niewolnika. Czyni to, bo nas kocha. My w swoim życiu możemy oddawać Mu chwały. Możemy Go adorować, możemy Go wielbić. Ale możemy też Go lekceważyć. Możemy Go opluwać, możemy Go uważać za niewolnika. On jednak patrzy się na nas z miłością, nawet wtedy, gdy zachowujemy się jak Judasz. Kończymy dziś okres Wielkiego Postu. Okres pokuty i nawrócenia. Jest to dobra okazja, by zrobić krótki rachunek sumienia z postanowień powziętych w Środę Popielcową. Przeprośmy też za momenty, w których było nam bliżej do Judasza niż do naszego wielkiego niewolnika miłości, Jezusa.